serię na czas biegu na dystansie 1500 metrów. Zaczynamy od rywalizacji mężczyzn. Dwa biegi mamy zaplanowane, jeśli chodzi o program minutowy rywalizacji na Stadionie Śląskim. Zaczynamy od biegu pierwszego, jakby matematyka wskazywała, tego potencjalnie szybszego, zawodnicy z lepszymi rekordami życiowymi, między innymi ci, którzy już w tym roku nawet biegali poniżej 4 minut. Mam tu na myśli Mikołaja Olejnika z Filipidesa Teresin. On w tym sezonie 3:56:48. No i też oczywiście Olivier Skorupiński, 3:58:35, a przede wszystkim biegnący z niebieskim numerem startowym Łukasz Zaczyk z MKS-u MOSM Bytom, 3:54:39. To jest jego rezultat uzyskany w tym sezonie. Zaczyk jest aktualnym mistrzem Polski młodzików na dystansie 600 metrów. Jest też aktualnym halowym mistrzem Polski juniorów młodszych na 1000 metrów. W zeszłym roku w Bielsku Białej całe podium z zawodników z rocznika 05 się składało, więc nie ma żadnych obrońców medali na stawce tego biegu. Wiktor Miłkowski przed Jakubem Machulcem i Kacprem Jaszewskim. Taka była kolejność właśnie w roku 2022. Oprócz wspomnianej trójki, która no jest oczywiście najpoważniejszą, są oni najpoważniejszymi kandydatami do tego, żeby wygrać. W tym biegu biorą udział Maciej Janicki, Jakub Kluka, Antoni Grabski, Szymon Rec, Antoni Jarosz, Mateusz Zakrzewski, Adam Płóciennik, Sebastian Słowikowski i Jakub Pigiel. No i wywrotka jednego z zawodników w dalszej części stawki, ale już próbują gonić za prowadzącą mocno zbitą ósemką, która tutaj prowadzona przez Mikołaja Olejnika. Olejnik jest aktualnym mistrzem Polski młodzików na 1000 metrów, no i wicemistrzem Polski juniorów młodszych z Rzeszowa, z hali spod dachu, też na dystansie 1 kilometra. Zawodnik, który we wrześniu dopiero skończy 16 lat, bardzo młody, obiecujący zawodnik, który już dwa razy łamał granicę 4 minut w tym sezonie, bo raz w Piasecznie na Memoriale Rosłona ten czas 3:56:48, no i też kilkanaście dni temu na Memoriale Zygmunta Szelesta 3:58:83 pobiegł zawodnik UKS-u Filipides Teresin. Dwa okrążenia do końca rywalizacji. Tempo może nie jakieś nad wyraz mocne, ale próbuje sam je nadawać Mikołaj Olejnik. Próbuje to robić w taki sposób, żeby doprowadzić ten bieg jako lider do samego końca. No ale na pewno ci, którzy są za jego plecami, mają chrapkę, żeby za moment się przesunąć. Czy to Zaczyk, czy to Skorupiński. No i pobiec w taki sposób, żeby to oni zajęli pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę, że to jest szybsza seria. Ci zawodnicy z biegu numer 2 mają wyniki życiówki swoje na poziomie zazwyczaj powyżej 4:10. No to kto w tym biegu okaże się lepszy od reszty rywali, prawdopodobnie też będzie mógł się już czuć, no może jeszcze niepewny, ale w bardzo
mocnej pozycji się będzie stawiać w kontekście zdobycia złotego medalu. Ostatnie okrążenie rywalizacji stracił prowadzenie Olejnik, przynajmniej na moment, ale już próbuje odzyskać te pierwsze miejsce zawodnik UKS-u Filipides Teresin z numerem startowym 342 i rzeczywiście już przegonił Antoniego Jarosza, który zaatakował na pierwszym łuku ostatniego okrążenia. Mocno też goniący za Olejnikiem w tym momencie lider krajowych tabel Łukasz Zaczyk. Czy będzie w stanie dopaść Olejnika? Chyba nie, jednak Olejnik bardzo dobrze pobiegł początek, prowadził w tym biegu, prowadził grupę, nadawał tempo, potem na chwileczkę tylko oddał to prowadzenie rywalom, no ale ostatnie 250-300 metrów należały zdecydowanie do niego. 4:00:82 nieoficjalny czas zwycięzcy tej pierwszej serii biegu na 1500 metrów. Mikołaj Olejnik, to on triumfuje w rywalizacji na bieżni Stadionu Śląskiego. Czy da mu to złoty medal? Oczywiście jeszcze musimy poczekać, no ale należy domniemywać, że tak, zadowolony z siebie Mikołaj Olejnik, nie ma co się dziwić, bardzo dobry bieg w jego wykonaniu. 4:00:81 mężczyzn, którego to wyniki, ich potwierdzenie mamy teraz na planszy pojawiającej się na ekranie. Olejnik, Skorupiński, Zaczyk. Czy taka będzie trójka na podium? Wiele na to wskazuje, ale jeszcze jeden bieg przed nami, więc nie mamy prawa oficjalnie mówić o tym, że któryś z nich już jest mistrzem, wicemistrzem, czy też brązowym medalistą mistrzostw Polski juniorów młodszych oraz ogólnopolskiej olimpiady.